Jesteśmy wiernymi katolikami, wiernymi związanymi z mszą trydencką, z ruchem Światło Życie, domowym kościołem, odnową w Duchu Świętym, swoimi parafianami, etc. Część z nas oddaje wolny czas swoim wspólnotom. Część z nas zna swojego proboszcza tylko z niedzielnej mszy. Jesteśmy różni, ale dziś jednoczymy się jako Kościół w poczuciu wstydu i bólu. Protest jest formą pewnego aktu rozpaczy. Kuria, czy w ogóle diecezja sosnowiecka dzisiaj ma niewielką, jeżeli jakąś, renomę społeczną, zaufanie społeczne. I też ostatnie wydarzenia w Dąbrowie Górniczej to nie są pierwsze wydarzenia, które odbijają się rykoszetem również na wiernych. My wierni również cierpimy, chcieliśmy dać temu wyraz. Nie jest to protest skierowany przeciwko konkretnym osobom, ponieważ jest to sytuacja poniekąd tragiczna dla nas wszystkich. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jednego. Przede wszystkim szok i niedowierzanie. To jest taki moment, kiedy słyszy się informację, którą po prostu ciężko uwierzyć. I stąd w zasadzie ten protest, właśnie dlatego, że domagamy się po prostu klarowności. Nie chcemy ferować wyroków, nie chcemy nikogo niesłusznie oskarżać. Nie chcemy łamać ósmego przykazania, to przede wszystkim. I dlatego czekamy po prostu na tę prawdę, chcemy tej prawdy i to tak jak mówię, to jest kwestia, która musi być wyjaśniona, stąd pewne zawieszenie sądu i pewna próba powstrzymania emocji, które wiadomo jakie są.